Ja nazywam się Daria Żukowska, pracuję w Centrum Edukacji Obywatelskiej i będę moderowała dzisiejsze spotkanie. Filozofia Solidarności to temat naszego webinaru, którego prowadzącym jest dr Jacek Kołtak. Zanim jednak połączymy się z naszym prowadzącym, przedstawię kilka kwestii technicznych. Po lewej stronie naszego pokoju znajduje się okienko czat. Tam mogą Państwo zadawać pytania, odpowiadać na pytania prowadzącego bądź zgłaszać problemy techniczne. O, widzę, że już ktoś się przywita. Dzień dobry Pani Elżbieto. Również tutaj piszę, żeby było to widoczne. Jeżeli się pojawią jakieś trudności, to proszę dać mi sygnał. Ja postaram się już w indywidualnej rozmowie szybko je rozwiązać i pomóc. I nie pozostaje mi nic innego. Życzę owocnego spotkania i mam nadzieję do zobaczenia, do usłyszenia. Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Jacek Kołtan i to moja pierwsza okazja do skorzystania z platformy webinaryjnej. Moje pierwsze doświadczenie mówienia prawie do lustra, ponieważ niestety nie widzę Państwa, ani Państwa nie usłyszę. Niewiele będę też o Państwu wiedział, ale postaram się możliwie skrótowo przedstawić opowieść o pojęciu solidarności. Może pojęcie, może termin filozofia w tytule jest nieco na wyrost, bo nie będę chciał się odnosić do całości historii pojęcia solidarności, ale raczej do niektórych aspektów, które być może z dzisiejszej perspektywy, zwłaszcza z perspektywy dzisiejszych społecznych problemów, z którymi się borykamy, nie tylko w Polsce, ale też w Europie i na świecie, pojawi się trochę motywów dotyczących problemu solidarności, które warto zaprezentować. Więc rozpocznę od krótkiego wprowadzenia, ponieważ zajmujemy się pojęciem, które ma bardzo krótką historię. Solidarność pojawiła się jako termin techniczny, pojawiła się tak naprawdę pod koniec XVIII wieku i oznaczała na samym początku, czy nawiązywała do tradycji prawa rzymskiego, w którym pojęcie solidarności z łaciny insolidum dotyczyło odpowiedzialności czy współodpowiedzialności prawnej za pobrane kredyty. A zatem rodzina zobowiązywała się do spłaty długów osoby, która była kredytobiorcą. Insolidum, czyli solidnie, wspólnie podejmowali zobowiązania finansowe, jakie ktoś z członków rodziny zawiązał. Więc ten czysto techniczny i prawne znaczenie terminu uległo nagle transformacji w czasach rewolucji francuskiej. Termin zaczął być wykorzystywany jako termin w znaczeniu ekonomicznym i politycznym. A w drugiej połowie XIX wieku, kiedy pojęcie braterstwa z tych trzech fundamentalnych terminów rewolucji francuskiej, wolności, równości i braterstwa, nieco się skompromitowało, nagle pojawił się termin solidarność. Ludzie zaczęli wiązać z nim duże nadzieje. On pojawił się najpierw w myśli takiego ciekawego chrześcijańskiego mistyka i myśliciela Leho, a później pod koniec XIX wieku pojawił się jako główny temat rozważań wielu bardzo ciekawych francuskich myślicieli, bo Francja była, powiedzmy sobie, kolebką narodzin pojęcia solidarności, o jakim my dzisiaj mówimy. Z jednej strony to był Emile Durkheim, człowiek, który odpowiedzialny jest za narodzinę współczesnej socjologii, też bardzo młodej dyscypliny. Uczynił wtedy z pojęcia solidarności swoje fundamentalne, kluczowe pojęcie. Oraz kilku pomniejszych myślicieli, bardzo mało znanych może nie tylko w Polsce, ale i w ogóle na świecie, którzy nagle z pojęcia solidarności zrobili także kluczowe pojęcie dla budowy systemu społecznego, systemu odpowiedzialności społecznej, systemu ubezpieczeń społecznych w XIX wieku, kiedy budowano tak zwaną Trzecią Republikę. Jednym z nich był Leon Bourgeois,
działacz społeczny, wielokrotny minister w rządach Francji za czasów właśnie III Republiki, także premier, człowiek, który był współtwórcą Ligi Narodów, bardzo zaangażowanym politykiem w tworzenie Ligi Narodów, i który dostał na początku XIX wieku, dostał także Nagrodę Nobla, pokojową Nagrodę Nobla, więc to bardzo ważna postać, chociaż mało znana, ale istotna, ponieważ pod koniec XIX wieku napisał książkę La Solidarité, która okazała się absolutnym hitem, wydawana niemal 17-krotnie we Francji, czytana przez wszystkich. Bardzo prosta, krótka książeczka o tym, dlaczego solidarność jest takim kluczowym pojęciem dla zrozumienia współczesnego społeczeństwa. Później pojęcie solidarności zaczęło być kluczowym pojęciem dla ruchów społecznych, szczególnie dla ruchów robotniczych na początku XX wieku, kiedy zaczęto myśleć o klasach społecznych i o walkach między społecznymi klasami, kiedy te najniższe klasy społeczne, zwłaszcza klasy robotnicze, potrzebowały wspólnej siły, żeby przeciwdziałać uciskowi kapitału finansowego. Wtedy oczywiście pojęcie solidarności staje się także kluczowym pojęciem kooperacji między robotnikami, i to nie tylko narodowo, ale także ponadnarodowo. Stąd potem oczywiście pojęcia międzynarodówki na początku XX wieku. Chociaż, co bardzo ciekawe, w samym marksizmie, czyli w teorii Marksa, w pracach Marksa i Engelsa, pojęcie solidarności pojawia się bardzo rzadko w jednym czy dwóch tekstach Engelsa, w żadnym tekście Marksa, i w ogóle w marksizmie nie stanowi żadnego kluczowego problemu. Solidarność po II wojnie światowej ponownie staje się kluczowym pojęciem wtedy, kiedy ludzie rozumieją, że wywołanie dwóch kataklizmów wojennych było skutkiem bardzo niezdrowych relacji społecznych i dużej niesprawiedliwości społecznej, wobec czego społeczeństwa, czy myśliciele społeczni, elity polityczne i intelektualne próbują budować państwo dobrobytu, zwłaszcza w Europie Zachodniej, i zadbać o to, żeby produkowanie dóbr było dobrze redystrybuowane, po to, żeby zminimalizować wykluczenia społeczne, no i zbudować właśnie możliwie sprawiedliwy system społeczny z bardzo silnie rozbudowanym systemem ubezpieczeń społecznych i tak dalej, i tak dalej. Stąd też solidarność zaczyna odgrywać im bardzo istotną rolę. Staje się jednym z fundamentów budowy organizmu państwowego. A później trochę to pojęcie znika z wokandy i pojawia się szczególnie silnie w roku 80. w związku z narodzinami ruchu społecznego i Związku Zawodowego Solidarności. I wtedy nagle świat zachwyca się tym, co dzieje się w Polsce, w miejscu, w którym nigdy by się nie spodziewał, że wydarzy się coś zupełnie wyjątkowego, ponieważ ten ruch staje się bardzo fascynującym doświadczeniem. Staje się ruchem totalnym, co oznacza, nie oznacza, że Solidarność była ruchem w systemie totalitarnym, tylko że Solidarność jako ruch społeczny, jako totalny ruch społeczny reprezentowała interesy niemal całego społeczeństwa. To było fascynujące, że wszystkie istotne klasy społeczne były reprezentowane w tym ruchu społecznym. No i że oczywiście Solidarność oddolnie próbowała zbudować nowy porządek społeczny i polityczny. To stało się fascynującym impulsem intelektualnym dla wielu intelektualistów, zwłaszcza na Zachodzie, w Stanach Zjednoczonych, ale też na Zachodzie Europy, we Francji. I widać, to jest bardzo ciekawe, a mało się o tym mówi w Polsce, że po polskiej solidarności, pojęcie solidarności w socjologii, filozofii politycznej, filozofii społecznej, psychologii społecznej, w teorii społecznej, staje się znowu bardzo istotnym pojęciem. Ludzie wracają do niego po wielu, wielu dziesiątkach lat i odkrywają jego nowy sens, myśląc o społeczeństwie, o systemie społecznym, o sprawiedliwości społecznej przez pryzmat tego pojęcia. A później, no właśnie, a dzisiaj znowu mamy dziwaczną sytuację, bo mamy do czynienia z permanentnymi kryzysami społecznymi, politycznymi, ekonomicznymi. W Europie żyjemy w dobie próby integrowania państw w ramach wspólnoty europejskiej. Oczywiście solidarność jest jednym z zasad budowania tego nowego politycznego porządku, a jednocześnie
Dużo mówimy o solidarności, ale mówimy o solidarności zwłaszcza wobec poważnych deficytów tej zwykłej, odruchowej, codziennej solidarności, z jaką moglibyśmy mieć do czynienia na ulicach, w życiu codziennym, a jakiej nam bardzo często brakuje. Tyle może odnośnie takiego krótkiego wprowadzenia w historię tego pojęcia. Ja bym chciał poopowiadać Państwu o solidarności potroszę przez pryzmat tego, w jaki sposób ludzie, żyjąc razem, inscenizują się w przestrzeni publicznej. Jak architektonicznie wygląda życie ludzi, kiedy decydują się żyć razem. Widzicie Państwo jakieś bardzo pierwotne formy życia wspólnotowego w bardzo niewielkich grupach, kilku, kilkunastu, być może kilkudziesięciu osób, budowanie szałasów, mobilność, brak pewnej stabilności. Nieco bardziej zaawansowana forma, zbudowany dom, który świadczy o tym, że ktoś, kto zdecydował się go budować, myślał o zostaniu na dłużej w jednym miejscu. Oraz przeskok do pierwszej połowy XX wieku i fascynujących idei europejskiego modernizmu. Na zdjęciu widzicie Państwo francuskiego architekta i myśliciela przestrzeni publicznych, Le Corbusier, który był jednocześnie jednym z najciekawszych autorów tej całościowej koncepcji jednostek mieszkalnych. Jednostka mieszkalna to był projekt architektoniczny, który swoją zaawansowaną postać nabrał w latach 50. XX wieku. I był to taki klasyczny, nowoczesny projekt zabudowy mieszkalnej, do którego my także, nasza wyobraźnia jest bardzo silnie przyzwyczajona, bo na części, czy pod silną inspiracją idei Le Corbusier pojawiają się w drugiej połowie XX wieku, ale już wcześniej także, ale w drugiej połowie XX wieku szczególnie gigantyczne osiedla mieszkaniowe, betonowce, które znamy, zwłaszcza z codzienności czasów PRL-u, zabudowy lat 60., 70. i 80. Przy czym idee Le Corbusier są dalekie od tego, z czym myśmy mieli okazję mieć do czynienia w czasach PRL-u. Ja opowiem o tej idei, bo ona jest ciekawa z perspektywy myślenia idei Solidarności. Bloki, które projektował Le Corbusier, składały się z 337 mieszkań, ale taki blok, który był jednostką mieszkalną, był jednocześnie małym mikrokosmosem. Mieszkali w nim ludzie, obok siebie oczywiście w stosunkowo małych mieszkaniach, ale w takim bloku mieściły się jednocześnie sklepy, siłownia, miejsce rekreacji, apteka, przestrzeń edukacyjna dla dzieciaków, ale także bardzo często hotele i restauracje. Na samej górze tego bloku znajdowały się także baseny, takie miejsca rekreacyjne, z których ludzie mieszkający w takiej jednostce mieszkalnej mogli sobie na co dzień korzystać. Więc tak naprawdę Le Corbusier, silnie zainspirowany zresztą ideami bardzo wywrotowymi, radykalnymi, ideami Fourier z przełomu XVIII-XIX wieku, postanowił zbudować taki mikrokosmos mieszkalny dla rodzin, czy też grup ludzi, którzy będą nieomal samowystarczalni. Ten jeden blok ma zapewnić im wszystkie podstawowe potrzeby egzystencjalne i społeczne, jakich ludzie zazwyczaj w środowisku miejskim mogą potrzebować. I choć bloki nie wyglądają szczególnie atrakcyjnie, a z biegiem lat bardzo straciły na swojej atrakcyjności w związku z faktem, że nasze oczy przyzwyczaiły się do blokowisk, które znamy z codzienności życia, niemniej
Te, które przetrwały w Europie, zwłaszcza we Francji, także częściowo w Niemczech, w Berlinie, te idee Le Corbusier zostały zrealizowane w latach 50., na przełomie lat 50. i 60., cieszą się dzisiaj ogromną popularnością. Znaczy, przeżywają swój renesans. Bardzo wiele osób młodego pokolenia decyduje się zamieszkać w tym kultowej architekturze Le Corbusier i wykorzystuje pewien mit, jaki narósł wokół tej koncepcji architektonicznej, żeby no właśnie doświadczyć wspólnoty mieszkaniowej z 337 innymi rodzinami i osobami, które postanowiły zamieszkać w takim bloku. Widać elementy bardzo silnie brutalistyczne tej architektury. To jest bardzo prosta, betonowa architektura, czy w której beton i szkło zdecydowanie dominują estetycznie. A tak wyglądają z kolei, czy ten poziom anonimowości, który my znamy z polskich blokowisk, tutaj jest może szczególnie intensywnie odczuwany, bo te korytarze gęste drzwiami, te jednostki mieszkalne były, znaczy poszczególne mieszkania były stosunkowo małe, są tak ściśle obok siebie poukładane, że potrafią przerazić po prostu swoim widokiem. Ale kiedy wchodzi się na samą górę takiej jednostki mieszkalnej, widać wyraźnie, że ona przybiera bardzo atrakcyjną formę architektoniczną. I widzicie Państwo te przestrzenie wspólnotowe, z których mogli korzystać mieszkańcy takiego bloku. Tak z kolei wyglądało wnętrze jednostki mieszkalnej. Nie wiem, czy wszystkie z nich były dwukondygnacyjne, ale duża część z nich była dwukondygnacyjna i bardzo jasna. I faktycznie z architektonicznego punktu widzenia są to bardzo, bardzo atrakcyjne wnętrze. Dlaczego o nich wspominam? Przede wszystkim dlatego, że mamy tutaj do czynienia z bardzo ciekawą, ale też nowym sposobem myślenia o tym, w jaki sposób ludzie koegzystują ze sobą. To ciekawe, że buduje się w XX wieku skupiska ludzi, którzy mają wspólnie mieszkać, ale jednocześnie są oddzieleni tymi cienkimi ścianami między sobą. Bardzo często słyszą nawzajem odgłosy życia codziennego sąsiadów, ale żyją w tym jednym wielkim skupisku oddzieleni drobnymi, cienkimi ścianami od siebie. Tak jakby jednocześnie zależało im na tym, żeby współkształtować jakąś formę wspólnotowego życia, ale z drugiej strony, żeby pozostać oddzielonym i wyizolowanym od innych, zapewnić sobie jakąś formę autonomii. To jest przykład architektury lat 50. europejskiej, a teraz przykład wyjątkowo fascynującej architektury, czy radykalizacji pewnych pomysłów, które pojawiają się w modernizmie europejskim połowy XX wieku. Kisho Kurokawa, bardzo znany japoński, kultowy japoński architekt, który w latach 70. konstruuje bardzo interesującą koncepcję i buduje ją, realizuje ją w Tokio. Jest to tak zwana wieża Nakagink, która składa się z kolei ze 140 modułów zestawionych jeden obok drugiego i połączonych ze sobą, a każdy z tych modułów stanowi też taką formę jednostki mieszkalnej, w której żyją ludzie. Oczywiście Tokio znane jest z tego, że metr kwadratowy kosztuje w nim fortunę i że ludzie mają bardzo mało, niewielkie szanse na to, żeby mieszkać w dużych mieszkaniach, więc on proponuje szalenie małe mieszkania, które przypominają dosłownie kształtem kontenery, wymiary takich kontenerowych mieszkań. Jak sami Państwo widzicie, 2,3 metra na 3,8 na 2,1. Proszę sobie wyobrazić, jak malutkie one były, ale jednocześnie są wypełnione infrastrukturą technologiczną na 70. lata, wysoko zaawansowaną technologią, tak żeby potencjalnemu mieszkańcowi, mieszkańce takiej
takiej kapsuły mieszkało się możliwie komfortowo. Bardzo często kapsuły te wykorzystywane były też na potrzeby biurowe. Pokażę Państwu za chwilę zdjęcia, ponieważ one, ten projekt architektoniczny radykalizuje ideę Le Corbusier, pokazując, czy stawiając bardzo poważne, czy zmuszając do postawienia poważnie pytania, czego chcą ludzie w XX wieku, skoro inscenizują swoje życie społeczne w ten sposób, skoro decydują się mieszkać w tak ogromnym skupisku, na tak niewielkiej przestrzeni miejskiej, czy jest to wyraz chęci współbycia, czy też raczej smutna konieczność, no właśnie, egzystowania obok siebie, ale z szczególnym naciskiem na izolację. Im więcej autonomii i takiej ułudy tego, że istnieję sam, dopiero kiedy przekroczę moje drzwi, pojawia się jakieś ogromne skupisko ludzkie. No właśnie, to są pytania, na które chciałbym zadać, żeby pomóc nam trochę pomyśleć o współczesnej idei solidarności. A zatem, czy pomysły japońskiego architekta i jego francuskiego poprzednika to wyrazy izolacji czy też ludzkiej koegzystencji? A może, jak powiedział jeden z niemieckich filozofów niedawno, to może po prostu jakaś dziwaczna postać koizolacji. Ludzi, którzy chcą zdecydowanie, czy decydują się na to, żeby zapewnić sobie autonomię, którą sobie bardzo cenią, więc izolują się od reszty świata tymi cienkimi ścianami, ale z drugiej strony się ten element koistnienia, współistnienia, koegzystencji jest z tym gestem izolacji bardzo silnie powiązany. Jest w tym jakaś sprzeczność i paradoks. Tak wyglądały kapsuły na Kangin w Tokio. Budynek został później zdemontowany, bodajże na początku lat 2000, więc już niestety nie można go oglądać. Ale jak Państwo widzicie, każdy z tych modułów jest jednocześnie samodzielną jednostką mieszkalną. Tak wyglądały te moduły z bliska. Wyglądają dość przerażająco, nie wiem, czy Państwo przyznacie, macie to samo wrażenie. A tak wyglądało wnętrze tego niewielkiego mieszkania z upszczonego, czy wypełnionego ówcześnie bardzo zaawansowaną technologią gwarantującego komunikację z rzeczywistością za pomocą magnetofonów szpulowych, radioodbiorników, telefonów i tak dalej, oczywiście odbiorników telewizyjnych. Więc pozostawmy na razie to pytanie, czy to forma izolacji, czy koegzystencji, czy raczej właśnie jakaś paradoksalna forma koizolacji, z którą my dzisiaj, czy w XX, XXI wieku mamy do czynienia. Jak radzimy sobie z innymi ludźmi? Jakie miejsce zajmują oni w przestrzeni społecznej? Dokonam przeskoku, żeby opowiedzieć także o książkach, które dla mnie były szczególnie inspirujące w myśleniu o solidarności, a które także Państwu serdecznie polecam. Zakładam, że Józefa Tischnera nie muszę nikomu przedstawiać, chociaż jeżeli część z Państwa to pokolenie młodsze, 20-30-latków, to być może właśnie należycie Państwo do pokolenia, które Józefa Tischnera nie miało okazji już doświadczyć na żywo jako takiego intelektualisty podejmującego wyzwania różnych problemów społecznych, politycznych, także religijnych i komentującego w bardzo oryginalny, czasem prowokacyjny sposób debaty publiczne, chętnie zabierającego też głos w takich newralgicznych momentach dla polskiej dyskusji publicznej. A jednocześnie autora fascynującej książki Etyka Solidarności, która ostatni raz była wydawana przez wydawnictwo Znak, bodajże w roku 2003, w tej postaci, w jakiej widzicie Państwo ją tutaj. To jedna z najpiękniejszych książek o solidarności, jakie napisano w XX wieku.
Eseje mają charakter, na początku charakter kazań, ponieważ Tischner wygłasza je w trakcie spotkań kościelnych przedstawicieli zjawiskowości, zaczyna we wrześniu 80 roku w katedrze wawelskiej, ale później zostaje poproszony w Tygodniku Powszechnym o komentowanie rozwoju wydarzeń, rozwoju ruchu Solidarności między 80 a 81 roku na łamach Tygodnika Powszechnego. Pisze krótkie eseje, w których próbuje interpretować filozoficznie ideę Solidarności. Jako że ta książka stanowi formę esejów, to przyznam, że może po latach trochę trudno jest ją czytać. Ona jest napisana, znaczy część z tych esejów to kazania, część z tych esejów pisana jest dla ludzi wierzących, czytelników Tygodnika Powszechnego, w tamtym czasie też ludzi bardzo silnie szukających w kościele i w księżach jakiegoś wsparcia w czasie walki z komunizmem. Więc oczywiście ta książka pełna jest odniesień religijnych, ale to, co chciałbym Państwu zaproponować, to zupełnie niereligijny sposób odczytania pojęcia Solidarności, jakie pojawia się u Józefa Tischnera. Na pierwszych kartach jego tekstów pojawiają się takie próby definiowania tego, czym jest Solidarność. Pierwsza jest stricte religijna, Tischner parafrazuje list do Galatów, używając formuły jeden drugiego ciężarę noście, a tak wypełnicie prawo Boże. Druga formuła nawiązuje do sumień i odwołuje się do sumienia ludzkiego jako tej instancji, która jest w stanie obronić godność człowieka w czasie bardzo trudnego życia w autorytarnym reżimie. Solidarność jest solidarnością sumień, a zatem jest solidarnością czy powiązaniem tych, którzy sprzeciwiają się systemowi, w którym żyją i nie godzą się na warunki, w jakich żyją. I oczywiście podchodzą do innych ludzi potrzebujących pomocy, wyciągają do nich rękę. I trzecia formuła, jaką podaje Tischner, to solidarność to bliskość, to braterstwo dla porażonych. Z dzisiejszej perspektywy oczywiście one brzmią nieco patetycznie, zwłaszcza trzecia z nich brzmi dość patetycznie. Co to znaczy być porażonym w 80 roku? Oczywiście te naturalne odniesienia do opresyjnego systemu autorytarnego pojawiają się w naszych głowach, kiedy czytamy te zdania. Ale ciekawe jest, że Tischner już w połowie lat 70. czyta bardzo intensywnie myśli Antoniego Kępińskiego, polskiego psychiatry krakowskiego, fascynującą postać, nawiązuje z nim intensywny kontakt, wielką przyjaźń, bardzo się nim inspiruje. I pisze taki na podstawie relacji z Kępińskim i wymiany myśli z Kępińskim, postanawia napisać piękny esej, który zresztą bardzo polecam, wydany w latach 70., ale bardzo często później wznawiany, który nazywał się Ludzie z kryjówek. W Ludziach z kryjówek Tischner stara się, po raz pierwszy pojawiają się pojęcia człowieka, który jest porażony emocjami innych ludzi. Ja pamiętam, że kiedy po latach sięgnąłem do tego tekstu, byłem zaskoczony, jak bardzo aktualny on potrafi być, kiedy pomyślimy o życiu w społeczeństwie, w którym bardzo silnie dominuje jednak napięcie polityczne, ideowe, ogromne różnice między ludźmi i w którym, no właśnie, ludzie mają poważne problemy, żeby wykonać jakiś gest solidarności albo otwarcie wobec innych i dostrzec, że istnieje coś takiego jak dobro wspólne. Tischner pisze w nim: organizacja przestrzeni posiada wyraźnie lękowe zabarwienie. Barwi ją lękliwa tęsknota za drugim, lękliwa ciekawość jego tajemnicy, lękliwa ofiarność za niego, lękliwe oczekiwanie słów prawdy, lękliwa wierność, miłość, nienawiść itd. Lęk przejawia się mniej albo bardziej ostrą agresją. Można ją łatwo wyczuć, gdy choć na chwilę obcuje się z drugim z kryjówki. Z całej postaci drugiego promieniuje jakiś snop rażących człowieka emocji, w wyniku czego człowiek nie wie, czy ma pozostać blisko, czy odejść. Mamy więc rażenie w sposobie mówienia, w sposobie patrzenia, w wyrazie twarzy, w każdym cielesnym geście.
Wrażenie zimną obojętnością, głuszącą wszystko wielomównością, żalem bez powodu, krzykiem, niemówieniem, odwróceniem głowy i tym podobne. Wrażenie to ma intencję. Jego intencją jest wtrącić drugiego w przygotowany z góry schemat obcowania. To fragment z ludzi kryjówek, z ludzi z kryjówek. Nie wiem, czy Państwo macie podobne wrażenie, ale mam poczucie, że kiedy myślę o kontakcie z ludźmi na co dzień w środkach komunikacji miejskiej, zwłaszcza w okresie, w którym polityka generuje nam bardzo poważne napięcia społeczne i kiedy coraz trudniej nawet przy jednym stole w rodzinie rozmawiać wspólnie jeszcze na tematy, które wykraczają zdecydowanie poza nasze osobiste życie, że ta diagnoza niestety znowu zyskuje bardzo na ważności. Oczywiście Tischner opisuje w niej pewne patologie życia codziennego w reżimie autorytarnym, ale mam poczucie, że one jednocześnie stają się bardzo uniwersalnym opisem psychopatologii życia codziennego w każdym systemie społecznym, w którym pojawiają się poważne ideowe problemy. Czy to, nie wiem, z formą życia w systemie ekonomicznym, który powoduje, że ludzie przestają się spełniać, czy też formą życia w systemie politycznym, w którym ludzie przestają czuć się szczęśliwi, albo w systemie, w którym właśnie ludzie przestają mieć poczucie, że dobro wspólne staje się tym fundamentalnym punktem odniesienia pozwalającym mówić o rzeczach wspólnych. Więc mam poczucie, że kiedy Tischner opowiada o emocjach rażenia innych, wrzucania ludzi w pewien z góry ustalony schemat obcowań, to że nazywa bardzo uniwersalny sposób, także różne formy psychopatologii, z którymi mieliśmy do czynienia wcześniej, w latach 70., kiedy ten tekst został napisany, ale także formy psychopatologii życia codziennego, z którymi także dzisiaj miewamy do czynienia. I teraz robię przeskok do etyki solidarności. Do momentu, w którym Tischner próbuje opisać, czym jest solidarność. On opisuje ten wyjątkowy moment sierpnia 80. roku, kiedy entuzjazm społeczny rośnie i nagle tworzy się wielki ruch, prawie 10-milionowy ruch społeczny. Przeżywamy dziś niezwykłe chwile. Ludzie odrzucają maski z twarzy, wychodzą z kryjówek, ukazują prawdziwe twarze. Widzicie zresztą Państwo, że Tischner używa cały czas metafory ludzi z kryjówek. Dialog oznacza, że ludzie wyszli z kryjówek, zbliżyli się do siebie, rozpoczęli wymianę zdań. Początek dialogu, wyjście z kryjówki jest zatem dużym wydarzeniem. Nie trzeba, trzeba się wychylić, przekroczyć próg, wyciągnąć rękę, znaleźć wspólne miejsce do rozmowy. Miejsce to nie będzie już kryjówką, w której człowiek pozostaje sam ze swoim lękiem, ale miejscem spotkania, zaczątkiem jakiejś wspólnoty, być może początkiem domu. I znowu, to z jednej strony bardzo piękne, jakby w ciekawej poetycko formule sformułowane opis tego, czym jest solidarność, czy jak można rozumieć pewien gest wyjścia wobec drugiego potrzebującego człowieka. A z drugiej strony jednak tekst nieco obciążony może pewnym patosem, który dzisiaj staje się dla nas nieco trudniejszy do przeczytania. Ale jak wspomniałem, spróbujmy pomyśleć o tym tekście w kontekście psychopatologii życia codziennego, czyli pewnych form takiego życia w społeczeństwie, które uniemożliwiają ludziom nazwania rzeczywistych problemów, przed jakimi stają, i próby skonfrontowania się z życiem, którym ludzie chcieliby rzeczywiście żyć. Jakkolwiek to może wieloznacznie czy enigmatycznie teraz brzmi. Więc pierwsza lektura, którą chciałbym Państwu zaproponować, kiedy myślimy o pojęciu solidarności, to Józef Tischner i jego słynna etyka solidarności. Drugą lekturą jest lektura fascynującego amerykańskiego socjologa Richarda Sennetta. Ten sympatyczny, starszy dżentelmen z fajką, palący zresztą bardzo namiętnie przez bardzo długi czas, napisał kilka lat temu piękną książkę Razem, Rytuały, zalety i zasady współpracy, przetłumaczoną bardzo szybko na język polski, wydaną w wydawnictwie Muza, wciąż jeszcze dostępną na polskim rynku. W
Wspominam o niej, ponieważ to jest bardzo świeża analiza, zaledwie sprzed kilku lat. Książka wyszła bodajże w 2014 roku, napisana, czy wydana została w roku 2012. Senet stara się zrozumieć, jak wygląda dzisiaj życie społeczne i na czym polegają nasze dzisiejsze problemy z życiem społecznym, zwłaszcza z zaufaniem społecznym, z umiejętnościami kooperacji, stąd też tytuł Razem. Co zrobić, żeby ludzie potrafili kooperować ze sobą? Dlaczego jest tak, że ludziom żyje się coraz trudniej razem i z taką trudnością podejmują się współpracy? Senet wychodzi oczywiście od analizy współczesnych form życia społecznego. Państwo widzicie boksy, które są klasycznymi przykładami. One wyglądają tutaj prawie jak call centers. Są klasycznymi przykładami tego, jak wyglądają dzisiaj mniej więcej stosunki pracy. Kiedy myślimy o solidarności, miejscach, w których kiedyś rodziły się więzi kooperacji, współpracy i wzajemnego zaufania. Kiedy myślimy o tych miejscach, które były przecież de facto, znaczy w ścisłym sensie tego słowa, fabrykami. Solidarność narodziła się w Stoczni Gdańskiej. Zatem były fabrykami, w których jednocześnie produkowano więzi, metaforycznie mówiąc, produkowano więzi solidarności. Ponieważ ludzie żyli ze sobą, pracowali ze sobą przez wiele, wiele lat, czasem dziesięciolecia, kilka dekad. Znali się, mogli się nie lubić, ale jednocześnie fakt, że współpracowali razem, zmuszał ich do tego, żeby serio brać życie wspólne. Więc kiedy ktoś potrzebował pomocy, oczywiście mógł na nią liczyć ze strony kolegów i koleżanek z pracy. Podczas kiedy pomyślimy o współczesnych miejscach pracy, one pozbawione są przestrzeni, w której ludzie kooperują ze sobą. To są boksy ludzi, którzy żyją czy pracują obok siebie, ale każdy zajmuje się wyłącznie swoim własnym działką, swoim własnym zadaniem. Dzwoni do innych, komunikuje z innymi za pomocą komputerów, ale ta przestrzeń zbudowana jest po to, żeby ograniczyć możliwości współpracy czy też kooperacji. Senet stawia tezę, że żyjemy dzisiaj w społeczeństwach, w których giną nam naturalne więzi współpracy. Powodów, dla których tak jest oczywiście bardzo wiele. Po pierwsze, zmienia się pewien model pracy. Zmienia się też forma kapitalizmu, w którym żyjemy. Oczywiście coraz mniej dzisiaj fabryk, w których ludzie przez wiele lat pracują razem, mają okazję się poznać, zaufać sobie wzajemnie, ponieważ pracujemy w miejscach, które wymagają coraz większej mobilności. Ludzie nie zostają w pracy, czy w jednym miejscu pracy dłużej, aniżeli kilka lat. Bardzo często zmieniają swoje miejsce pracy. Pojawia się także klasyczna nowa formuła, zwłaszcza dzięki rozwojowi internetu, no właśnie, mobilnego miejsca pracy. Ludzi, którzy wykorzystują swój komputer i za pomocą laptopów komunikują z innymi. A zatem w naturalny sposób pozbawieni są umiejętności konfrontowania się z innymi, radzenia sobie z innymi, umiejętności kooperowania z innymi ludźmi, ufania im, współpracowania, radzenia sobie także z niełatwymi emocjami innych ludzi, konfrontowania się z innością po prostu. To fascynująca książka, bo ona pokazuje, jak wielkiego skoku dokonaliśmy w rozwoju pewnej kultury pracy zaledwie w ciągu kilkudziesięcioleci. I jak trudno nam dzisiaj we współczesnych społeczeństwach kooperować, ale także uczyć kooperacji młode pokolenia. Senet analizuje, w jaki sposób ludzie stają się bardziej kompetentni społecznie i przeciwstawia sobie dwa modele nabywania kompetencji społecznych. Z jednej strony, w pierwszym przypadku, jak Państwo widzicie na tym slajdzie, to taki dialektyczny model nabywania kompetencji, czyli taki model, w którym ludzie bazują na tym, czego już dotąd, jakby na pewnej mądrości społecznej. Nie muszą się wysilić, ponieważ funkcjonują już w pewnym naturalnym, normalnym modelu życia społecznego, wykonując pewne zadania po to, żeby coś się zadziało, coś dalej funkcjonowało właściwie w oparciu o właśnie te dotychczasowe formy wspólnotowego życia. I Senet sugeruje, że te formy kończą nam się na naszych oczach, niestety, że one przestają działać, czy przestają być efektywne.
i że te funkcjonalne formy życia warto przeciwstawić intensywniejszemu konfrontowaniu się z innym człowiekiem, ale w relacjach bezpośrednich, to znaczy nabywania kompetencji konfrontacji z innością innego człowieka, po to, żeby zobaczyć, jak niełatwe to doświadczenie. I tę formę nabywania kompetencji nazywa dialogiczną. Czyli z jednej strony naturalne, społeczne formy życia, w których żyjemy, z drugiej strony te wciąż niełatwe formy radzenia sobie z innym twarzą w twarz, odpowiedzi innemu człowiekowi i trudnej konfrontacji z momentami, w których my możemy się nie porozumieć, pewne problemy mogą zostać nierozstrzygnięte, nie zbudujemy żadnej wspólnoty, ale ta druga osoba jest zupełnie inna, niezgodna, żyje może zupełnie innym stylem życia. Nie rozumiem jej, nie przepadam za nią, ale jest to doświadczenie bezpośredniości, konfrontacji z drugim człowiekiem, coraz trudniejsze w świecie pracy ludzi dorosłych, jest wciąż dla Seneta kluczowe, żeby zrozumieć, jak funkcjonują społeczeństwa i co to znaczy nabywać kompetencji, które odsłaniają rzeczywiste społeczne problemy. Bez odniesienia czy bez zwrócenia uwagi na to, jak istotna jest wciąż relacja twarzą w twarz z innością innego człowieka, twierdzi Senet, nie jesteśmy w stanie zrozumieć realnych problemów, przed którymi będziemy jeszcze ciągle stawać. Druga grupa form nabywania kompetencji społecznych według Seneta to z jednej strony deklaratywność albo łączenie. O co w nich chodzi? W przypadku deklaratywności mówimy o tym, że jesteśmy częścią jakiejś wspólnoty, opowiadamy o przynależności społecznej w taki sposób, że sam patos stwierdzenia, że przynależę już do jakiejś wspólnoty, pomaga mi jednocześnie czuć się jej członkiem, czuć się silnie, bo mam ze sobą innych ludzi, przynależę do większej całości, która ma moc, ale robię to rozróżniając innych, to znaczy mówiąc to my, to moja wspólnota, konfrontując czy też jakby odnosząc się do pewnego napięcia, które wynika z faktu, że inni żyją inaczej i ja wolę określić siebie w ramach tych, którzy żyją w świecie, który jest mi najbliższy. A zatem to odniesienie do inności i to takie konfrontacyjne odniesienie do inności jest tutaj kluczowe. I Senet przeciwstawia mu inną formę nabywania kompetencji społecznych, budowania więzi solidarności czy konstruowania nowych form solidarności, które nazywa łączeniem. I nawiązuje tutaj bardzo często, podaje przykłady z dyplomacji, pokazując, skoro musimy konfrontować się z ludźmi, którzy myślą inaczej, rozumieją inaczej, odczuwają inaczej, nie podzielają naszej wyobraźni o świecie, dlaczego nie użyć bezpieczniejszych, nieco bardziej krągłych form retorycznych, ale po to, żeby móc z ludźmi rozmawiać, podtrzymać rozmowę i nie tracić z nimi kontaktu. Ponieważ jedno słowo za dużo i nagle okazuje się, że nie jesteśmy w stanie już więcej raz zerwanego kontaktu, zerwanej relacji, więcej nawiązać. Jakby w przypadku społeczeństw, które budują wewnętrzne tożsamości grup na konflikcie, to jest oczywiście gigantyczny problem. Mam zresztą poczucie, że w przypadku polskiego społeczeństwa z podobnym problemem mamy w ostatnich latach szczególnie intensywnie do czynienia. Więc Senet używa tej formuły łączenia po to, żeby zwrócić uwagę na pewne elementarne, dyplomatyczne formy komunikowania z innymi ludźmi, które umożliwiają podtrzymanie rozmowy i często potrafią uczynić ją bardziej produktywną. Właśnie dlatego, że dbamy o to, żeby rozmowa trwała jak najdłużej i żeby nie wykonać gestu, który doprowadziłby do tego, że inna osoba, z którą rozmawiam, staje się nagle tak radykalnie inna, że nie jestem w stanie zaakceptować tej inności, po prostu chcę wykluczyć ją ze świata, który jest, w którym żyję. I kolejna para
nabywania kompetencji społecznych, o których mówi Senet, w moim mniemaniu bardzo istotna, bo ona dotyczy także bardzo, czy tych dla nas naturalnych może relacji dnia codziennego, to para sympatia i empatia. To jest ciekawe słowo, sympatia zazwyczaj kojarzy nam się bardzo pozytywnie. Tak je zazwyczaj konotujemy, bo oczywiście odnosi się do relacji życzliwości wobec innego człowieka, czy relacji przyjaźni wobec drugiego człowieka, ale pamiętajmy o tym, że sympatia zazwyczaj odnosi się do takiej relacji, w której czerpiemy dużą przyjemność z faktu bliskości drugiej osoby, ponieważ bardzo silnie się z nią identyfikujemy. Uznajemy ją za miłą, przyjemną. Bycie czy współbycie z nią daje nam dużą dozę przyjemności, wobec czego pielęgnowanie z nią relacji nie stanowi tak wielkiego problemu, jakim stanowi pielęgnowanie relacji z kimś, kto jest inny i nie gwarantuje nam tego uczucia sympatii. Senet mówi, różnimy się coraz bardziej, nasze style życia różnią się coraz bardziej, coraz mniej wiemy o sobie, nasze życia są coraz bardziej inne od żyć innych ludzi. Mieszkamy w innej stylistyce, żyjemy w innej stylistyce, pracujemy w zupełnie innych światach pracy, budujemy zupełnie inne punkty odniesienia i co zrobić w tak bardzo różnicującym się społeczeństwie, w jakim żyjemy dzisiaj? Odpowiedzią na to jest, zwróćmy uwagę, jakim potencjałem jest relacja empatyczna, czyli umiejętność wczuwania się w innego człowieka, która uświadamia mi, jak bardzo inność tej osoby nie zostanie zintegrowana jakby z moją tożsamością, jak bardzo trudna jest czasem do akceptacji, ale jednak ma dla mnie znaczenie. To znaczy otwiera mi jakiś horyzont, którego nie znam. Otwiera mi jakiś kawałek świata, który być może nigdy nie będzie częścią mojego świata, ale uświadamia mi, że taki inny świat jest tuż obok mojego i że my wspólnie żyjemy w jakiejś wspólnej przestrzeni, w jednym wspólnym horyzoncie, wobec czego ignorowanie tej inności prędzej czy później musi skończyć się poważnym problemem. Ta inność i tak zmusi mnie prędzej czy później do skonfrontowania się z nią, wobec czego czy nie lepiej jest wziąć serio fakt, że inni ludzie istnieją obok mnie, nigdy nie będą moimi przyjaciółmi, być może nigdy z nimi się nie porozumiem, więc moje romantyczne wyobrażenia o wspólnocie, porozumienia, o tym, że społeczeństwo to jedność, jest mrzonką. Kiedy w ten sposób pomyślę sobie o współczesnym społeczeństwie, o tym, jak kształtuje się solidarność, być może solidarność staje się dzisiaj o wiele silniej zorientowana na inność, na konfrontację z innością i wypracowywanie sposobów czy form radzenia sobie z tą innością. Być może zatem to empatia, a nie sympatia, staje się największym społecznym wyzwaniem, z którym mamy do czynienia. Czyli umiejętność zrozumienia, jaką wartość stanowi inność innego człowieka i jak ważne jest zintegrowanie tej inności z horyzontem, w którym żyjemy tak czy owak wspólnie. Czy macie Państwo może pytania, ponieważ ja mówię już teraz niestety bardzo długo, a chciałbym, żebyśmy mogli rozpocząć także dyskusję na temat jakby tych tez czy myśli, które zostały wyrażone dotąd, więc będę wdzięczny, czy zapraszam Państwa do zadawania pytań na czacie, jeżeli tylko takie się pojawiają. Jeżeli nie, ja oczywiście mogę mówić dalej, ale mam poczucie, że zdecydowanie zdrowiej byłoby wejść teraz w rozmowę na temat tego, co zostało, czy co miałem okazję Państwu mówić, czy o czym miałem okazję Państwu opowiadać. Ja przyznam, że nawiązuję trochę do tych par pojęciowych, zwłaszcza do kwestii sympatii, empatii, ale także trudności, z jakimi dzisiaj konfrontujemy się, kiedy myślimy o solidarności jako formie budowania relacji bliskości, kooperacji, współpracy i wzajemnego zaufania,
ponieważ prowadząc zajęcia ze studentami pierwszych roków studiów, to bardzo ciekawe doświadczenie, jestem konfrontowany z opowieścią o tym, że ci ludzie, młodzi ludzie, którzy mają 19-20 lat, niedawno skończyli szkoły średnie, opowiadają, że w sumie w systemie edukacji zazwyczaj byli skonfrontowani z taką sytuacją, w której siedząc w klasie mieli okazję oglądać plecy swoich współkoleżanek i kolegów, ale rzadko mieli okazję skonfrontować się z ich twarzami. Znaczy, kiedy ja prowadzę seminaria, w których oczekuję, że zapraszam do tego, żeby wspólnie podejmować pewne tematy, to oni mi mówią, że do tej pory system edukacyjny nie pozwalał im na coś takiego, kiedy koleżanka została szturchnięta przez drugą koleżankę, ponieważ ta chciała jej o czymś powiedzieć, jest naturalnie karcona za to, że jakby przerywa pewien porządek przestrzenny, choćby inscenizacji przestrzennej, w której funkcjonuje, i że bardzo mało ma się okazję kooperowania, współpracowania, ale też przyglądania się drugiej osobie, konfrontowania się z drugą osobą twarzą w twarz. Czy Państwo podzielacie takie doświadczenia? Czy tak wygląda dzisiaj szkoła? A ludzie rzeczywiście, zwłaszcza młodzi ludzie, mają zdecydowanie mało okazji do tego, żeby współpracować i nabywać takich kompetencji zaufania? Ja pozwalam sobie teraz nic nie mówić, bo widzę, że uruchamiacie się Państwo, czy uruchamiacie się Panie i piszecie teraz na czacie. Jeszcze nie widzę. Ale to ciekawe, że ciągle jakby w systemie edukacyjnym przetrwał, znaczy w wielu miejscach ciągle przetrwał ten model patrzenia sobie na plecy, czyli siedzenia w takich rzędach jeden obok drugiego, w pewnym porządku jakby dawnego systemu edukacyjnego, który być może się sprawdzał, ale właśnie w momencie, w którym my intensyfikujemy kooperację, czy w ogóle komunikację między ludźmi za pomocą nowych mediów, które tak naprawdę nie są już nowe, stają się zupełnie stale standardem myślenia, ale coraz trudniej rzeczywiście jest to nabywanie kompetencji takich twarzą w twarz w relacjach z innymi ludźmi, wobec czego może nie mamy się co dziwić, że kiedy ludziom nie dajemy szansy czy budowania przestrzeni, w której mogą się ze sobą spotkać i skonfrontować, no to oczywiście trudno potem oczekiwać od nich, że społecznie zbudujemy społeczeństwo obywatelskie, które będzie potrafiło wyrażać także własne zdanie, nie tylko na ulicach, ale jakby za pomocą innych form instytucjonalnych działań, które pomogłyby tak naprawdę budować społeczną solidarność. A czy duża część z Państwa zmienia w takim razie ustawienia na przykład krzeseł i stołów? Ja nie jestem edukatorem, więc to dla mnie jest, mówiąc szczerze, bardzo interesujące pytanie wobec tego, co opowiadali mi studenci w ciągu ostatnich 2-3 lat na temat swoich doświadczeń ze szkoły. To jak dalece to Państwu zmienia atmosferę na lekcji? Znaczy, czy faktycznie nagle, nie wiem, tracicie kontrolę nad pewnym porządkiem takiego spotkania lekcyjnego? Czy to uruchamia jakąś inną atmosferę i samopoczucie studentów, dając im autonomię, ale jednocześnie umożliwiając jakiś rodzaj współpracy? Jakie jest Państwa doświadczenie, czy Pań doświadczenie?
Że uczniowie jednak z reguły widzą plecy, widzę, że pisze pani Anna. Pani Anno, odnośnie empatii, ja wiem, że wiele akcji pokazuje, że jako Polacy jesteśmy jednak empatyczni i to jest budujące, ale proszę zwrócić uwagę na fakt, że my w ciągu ostatnich 20 kilku lat po upadku komunizmu w sumie rzadziej mieliśmy do czynienia z masowymi protestami. Pojawiły się całe rzesze oczywiście, czy fale protestów. W zeszłym roku mieliśmy do czynienia z bardzo ciekawymi społecznymi mobilizacjami, szczególnie, czy w ciągu ostatnich kilku lat one się bardzo zintensyfikowały i przybrały trochę bardziej masowego charakteru, ale do tej pory to były takie trochę romantyczne zrywy, to znaczy zrywy empatyczne w momentach, w których coś się tragicznego wydarzało, ale one się potem nie przeradzały w żadną, takie jest przynajmniej moje zdanie, że nie przeradzały się w żadną formę zmiany jakości relacji międzyludzkich na co dzień, później. Żebyśmy mieli, no nie wiem, to klasyczne przykłady tych dwóch momentów ostatnich dekad, czyli śmierć papieża Jana Pawła II i katastrofa smoleńska. To były takie momenty jakby po wielkiej traumy społecznej, którą rzeczywiście trudno było przeżyć w pojedynkę, ale jednocześnie momenty, w których myśmy uruchamiali, to znaczy byliśmy w stanie jako Polki i Polacy uruchomić duże pokłady empatii, ale one miały bardzo taki, nie wiem, postromantyczny albo neoromantyczny charakter, to znaczy pojawiały się i znikały bardzo szybko. Natomiast nie byliśmy w stanie przełożyć ich na zmianę relacji, jakości relacji międzyludzkich, mam takie poczucie. I do tego dochodzą te bardzo piękne akcje, oczywiście społeczne, takie jak, nie wiem, jak akcje Caritasu, jak akcje Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, czy jak akcje Polskie Akcji Humanitarnej. Mówię tylko o tych najbardziej popularnych, czy najczęściej widywalnych, czy widocznych akcji w mediach, że one są fascynujące, bo pokazują, jaka moc tkwi jednocześnie w społeczeństwie, które dostrzegając potrzebę innych, jest w stanie wykonać jakiś gest empatyczny, ale mam poczucie, że one są za rzadkie, że kiedy się spojrzy na stopień na przykład zinstytucjonalizowania naszych relacji i działania ludzi w trzecim sektorze, czy podejmowania inicjatyw społecznych, lokalnych i tych ponadlokalnych, no to jesteśmy, mówiąc szczerze, bardzo daleko w tyle. Tak pokazują przynajmniej, tak pokazuje duża część badań socjologicznych. I co też ciekawe, w drugiej połowie około roku 2012 bodajże przeprowadzono duże europejskie badania poświęcone zaufaniu społecznemu i byliśmy jako społeczeństwo europejskie na przedostatnim miejscu przed Bułgarią pod względem poziomu zaufania społecznego. Jest też trudno powiedzieć oczywiście, czy można mieć zastrzeżenia do tego, jak socjolodzy badają tego rodzaju relacje, ale tak czy owak, przy wszystkich zastrzeżeniach można jednak powiedzieć, że te badania pokazują niestety pewną niepokojącą tendencję w polskim społeczeństwie. Ja pozwolę sobie teraz poczytać jeszcze motywy, które się u Państwa pojawiają. Czyli rozumiem, że podejmujecie Panie eksperymenty z przestawieniem sali po to, żeby podopieczne i podopieczni mogli sobie spojrzeć w twarz. Jestem ciekaw, mam poczucie, praktycznie chyba mamy do czynienia z dużymi deficytami już na poziomie kształtowania bardzo młodych ludzi, czyli od poziomu przedszkolnego do budowania pewnych form takich kooperacyjnych, które by potem
były naprawdę dobrym podłożem do myślenia o tym, w jaki sposób kształtuje się społeczna solidarność, to o wiele silniejsza, taka bardziej odważna, konfrontująca się także z innością, czyli tam bardziej empatyczna, aniżeli sympatyczna, bardziej otwarta na zróżnicowanie niż na jedność społeczną. I że to jest bardzo poważny deficyt. My jednak po 1989 roku nabraliśmy, czy zaczęliśmy żyć, czy zostaliśmy sformatowani trochę na sposób indywidualistyczny, razem z tą całą neoliberalną formą kapitalizmu, kiedy zmuszeni zostaliśmy, czy wrzuceni zostaliśmy w świat, w którym trzeba było sobie poradzić. To nie jest nie państwo, system opieki społecznej gwarantował nam bezpieczeństwo, bo nic tam go nie gwarantowało, tylko raczej indywidualna zaradność gwarantowała sukces indywidualny, a tym samym sukces społeczny. Myśmy trochę zaczęli się rozumieć jako takie poszczególne, jakby osobne światy, które jeżeli sobie same nie poradzą, to nikt im na pewno nie pomoże. I które jakby w tym świecie bardzo silnej konkurencji nie potrzebowały kompetencji takiej solidarnościowej, bo ona była, czy raczej uznawana była za słabość. Więc mam poczucie, że, mówiąc do Państwa, że faktycznie tego rodzaju nawet bardzo proste gesty, ale próby zachęcania młodych ludzi do tego, żeby mogli się ze sobą konfrontować w bardzo szczery sposób podczas zajęć, że one jednak długofalowo bardzo przynoszą efekty, albo nagle wypełniają pewną naprawdę podstawową lukę w naszym modelu budowania czy kształtowania młodego człowieka aż w samej rodzinie. Jeżeli pokolenia rodziców 40-50-letnich osób budowały kulturę bardzo silnego indywidualizmu w latach 90., początku lat 2000, to też trudno się dziwić, że już do samej szkoły przychodzą ludzie, którzy po prostu nie mają szczególnie rozbudowanych kompetencji takich empatycznych i dialogicznych, o których i kompetencji łączenia, czyli umiejętności rozmawiania bez potrzeby obrażania się. Ja mówiąc szczerze, sam kiedy oglądam telewizję i programy publiczne i przypatruję się temu, w jaki sposób my Polacy rozmawiamy ze sobą, rzadko odnajduję w sobie gesty empatyczno-dialogiczne, a kiedy jeszcze pomyślę o poziomie dyskusji politycznej czy ideowej w Polsce, to mam poczucie, że my się zamieniamy w takie maszyny społeczne, które cały czas reprodukują pewne zachowania. Kiedy widzę znanych intelektualistków i znane intelektualistki, które się pojawiają w debatach publicznych, to mam poczucie, że trochę działają jak automaty. Ja wiem, w jaki sposób będą reagować i jak dalece będą zbijać argumenty drugiej strony. Natomiast zastanawiające, że ci ludzie nigdy, czy rzadko, ale chyba naprawdę nigdy nie mówią, że popełnili błąd i że się mylą, że ta druga strona być może ma rację i że to jest ciekawe, co ta druga strona nagle mówi, że być może to jest jakaś perspektywa warta uwagi. Że mamy zazwyczaj do czynienia z ludźmi, którzy już wszystko z góry indywidualnie wiedzą i nie mają potrzeby dyskutowania jakiejkolwiek wspólnej perspektywy. Więc jeżeli tak wygląda nasze życie publiczne, z którym my mamy okazję konfrontować się za pomocą mediów, no to jakby tym samym rośnie waga edukacji przedszkolnej i szkolnej w tym, żeby dawać młodym ludziom możliwość, czy otwierać taką przestrzeń, w której oni rzeczywiście są zmuszeni, jakby wrzuceni w sytuację konieczności skonfrontowania się z innymi.
Więc być może moja prezentacja, ja z wykształcenia jestem filozofem, więc jeżeli to, jakby to, o czym mówiłem, trochę wyglądało na pewną abstrakcyjną formułę, to przepraszam, na czym mi oczywiście bardzo zależy, to żeby pokazać Państwu, jak dalece dziś pojawiają się deficyty solidarnościowych relacji, zupełnie na takim bardzo elementarnym poziomie życia społecznego, elementarnych gestów, które na co dzień wykorzystujemy, kiedy spotykamy innych ludzi na ulicy, w pracy, w szkole, podczas zakupów itd., itd. Jak dalece pozbawiamy się jednocześnie, czy społeczeństwo, na kultura, w której funkcjonujemy, pozbawia nas umiejętności nabywania kompetencji, łączenia ludzi, podtrzymywania rozmowy po to, żeby nie zakłócać relacji, nie zrywać relacji, potem nie mieć tych ogromnych trudności z ponownym nawiązaniem raz zerwanej relacji z innymi, inaczej myślącymi, inaczej czującymi. Dialogiczności, czyli umiejętności wczucia się w innego człowieka albo dostrzeżenia trudnej czasem do zaakceptowania inności, ale jednak inności, która jest częścią horyzontu, w którym funkcjonujemy, i deficytów empatii, o których wspominałem i o których panie tutaj szczególnie piszą. Ja jestem przekonany, że to, co pisze pani Jadwiga, że szalenie istotne jest środowisko lokalne, to znaczy rodzina i rówieśnicy, ale jeżeli, znaczy obawiam się, że dzisiaj jesteśmy trochę dziećmi przemian roku 89 i tego bardzo silnego indywiduzmu, który był wymuszony kapitalizmem, z którym musieliśmy się skonfrontować, takimi formami gospodarczymi, których musieliśmy się bardzo szybko nauczyć jako społeczeństwo, i że jakby pokolenie 50-60-latków nie miało innego wyjścia, jak nauczyć się szybko tego nowego świata, a potem przekazać szybko kompetencje, których nie zdążyło nawet przepracować krytycznie, kolejnemu pokoleniu. Być może my dzisiaj niestety reprodukujemy, czyli powielamy tak naprawdę w następnych pokoleniach wszystkie te braki, nasze deficyty empatii, dialogu i łączenia, o których wspominałem, i że szkoła daje nam po raz pierwszy możliwość dosłownie ćwiczenia się w innym stosunku do drugiego człowieka i do społeczeństwa. Znaczy, że jeżeli w szkole nie postaramy się o to, żeby wprowadzić się, czy uczyć się dosłownie powtarzać człowiek jako homo repetitivus, istota, która powtarzając pewne ćwiczenia, ćwicząc się w pewnych gestach wobec innego człowieka, zaczyna dopiero wtórnie i dość sztucznie uczyć się empatii, dialogu, łączenia z innymi, których po prostu nie miała okazji nauczyć się w domu rodzinnym, a na pewno nie miała okazji właśnie w środowisku społecznym, poprzez media i tak dalej, i tak dalej. To może smutna konstatacja, ale obawiam się, że niestety nie tylko nie pozbawiona dramatyzmu, ale kiedy obserwuję życie społeczne, to obawiam się, że w bardzo wielu dziedzinach prawdziwa czy sprawdzająca się. Więc to, co pisze pani Bernadeta, że to właśnie edukacja daje takie możliwości, być może w ogóle edukacja po raz pierwszy, czy przestrzeń edukacji, system edukacyjny po raz pierwszy daje ludziom możliwość nabrania takich kompetencji i ćwiczenia się w dobrych nawykach budowania relacji z innymi ludźmi. Bo przyznam szczerze, że bardzo mało wierzę w środowisko lokalne, czyli w rodziny i rówieśników. Że to są środowiska, w których dzisiaj bardzo trudno uczyć się i ćwiczyć się w nich w dobrym nawyku empatii i odwagi otwierania się na innych ludzi. Wspomniałem Państwu o tym, że skoro jest tak, że być może dzisiaj te naturalne i najbardziej pierwotne dla nas środowiska, czyli rodzina, najbliższe kręgi znajomych, mają poważne deficyty w nabieraniu tych dobrych kompetencji społecznych, których dzisiaj tak dalece potrzebujemy w bardzo różnicujących się społeczeństwie,
My naprawdę nie wyglądamy już tak samo, nie myślimy tak samo. I niełatwo nam budować dzisiaj jakąkolwiek jedność społeczną. Uważam, że tą mrzonką jest używanie tego rodzaju terminów, zwłaszcza w budując politykę społeczną. Że jesteśmy tak dalece niespójni, że być może ta niespójność jest dzisiaj już zupełnie naturalną glebą, na której buduje się dzisiaj społeczeństwo, bardzo zróżnicowane społeczeństwo, i że musimy wykorzystywać te miejsca instytucjonalne po to, żeby właśnie pierwotny brak kompetencji nadrobić instytucjonalnym nabywaniem kompetencji solidarnościowych. Przejdę teraz jeszcze do, bo moją prezentację chciałbym zakończyć taką definicją solidarności, którą teraz Państwu zaprezentuję, w której widoczne są też bardzo silnie cztery aspekty tego pojęcia. Po pierwsze, co uznaje się za podstawę solidarności, co jest przedmiotem i funkcją solidarności, jak dalece solidarność jest inkluzywna, a jak dalece nie, to znaczy kto jest w nią włączony, ta wspólnota solidarności, a kto jest z niej wykluczony. Oraz ostatnie pytanie, jak silna jest orientacja kolektywna, do jakiego stopnia solidarność umożliwia indywidualność i indywidualną wolność, a jak dalece to kolektyw decyduje o tym, że zostaje bardzo mało miejsca tak naprawdę na myślenie, czy na osobność, na inność. Kiedy przez pryzmat tych czterech pytań spojrzymy na pojęcie solidarności, to tutaj prezentuję Państwu taką bardzo możliwie szerokie znaczenie solidarności. Do tej pory dużo mówiłem o solidarności twarzą w twarz, ale pamiętajmy o tym, że tego rodzaju gesty empatii, dialogiczności, prób łączenia z innymi i podtrzymywania trudnej rozmowy czy trudnej relacji z innym człowiekiem, że te formy, które znamy zazwyczaj z naszych egzystencjalnych czy indywidualnych doświadczeń, osobistych, bezpośrednich doświadczeń, że one wymagają także instytucjonalizacji. Dlatego też w tej definicji pojawia się idea, ja przeczytam tę definicję, solidarność to gotowość do dzielenia się zasobami z innymi. Tymi, którzy są w potrzebie, zmagają się oczywiście z jakimś problemem. To wydaje się dość oczywiste, ale chodzi o takie dzielenie się tych zasobów, zarówno przez osobisty udział, czyli przez nasze bezpośrednie doświadczenie innego człowieka, który wymaga pomocy, jak też, o czym pamiętajmy, o co bardzo trudne w naszym polskim przypadku, bo my jesteśmy silnie antyinstytucjonalni, a silnie właśnie indywidualni i rodzinni, jak też przez system podatkowy i przez redystrybucję, która jest zorganizowana przez państwo, to znaczy dzielenie się częścią naszych dochodów w sposób bardzo sformalizowany, temu służy fiskus i wypełnianie PIT-ów, czyli cały system podatkowy, ponieważ to jest forma redystrybucji, dzielenia się własnymi zasobami, dochodami indywidualnymi, które kierowane są na bardzo zróżnicowane potrzeby społeczne, w tym pomoc tym, którzy mają z nią szczególne problemy. I do tego oczywiście poza systemem podatkowym czy redystrybucją państwową dochodzą inne formy instytucjonalne, to znaczy także formy całkiem banalne, jak wsparcia finansowego organizacji pozarządowych, czy myślenia o tym, dla kogo 1% PIT-u zostanie przekazane, ale także właśnie finansowego wsparcia różnych organizacji, nie tylko pomocy społecznej, ale także aktywizacji społecznej itd., itd. Czy też samemu angażowania się w bardzo zinstytucjonalizowane formy, które wymagają poświęcenia czasu na organizację życia innych ludzi, na organizację, no właśnie samej organizacji, istnienie samej organizacji, podtrzymanie jej przy życiu, że to są formy, które dla nas są bardzo trudne, bo one nie gwarantują przyjemności sympatycznego współistnienia z drugim człowiekiem, ale uczenia się właśnie empatii, a także jakby brania na swój bagaż także trudną współpracy z innymi ludźmi, którzy nie są naszymi przyjaciółmi, nie należą do kręgu naszych znajomych, z którymi spotykamy się wyłącznie po to, żeby
zadbać o jakieś instytucjonalne działanie na poziomie lokalnym, ale z którego może nie ma tej przyjemności, jaką daje sympatia, zwłaszcza w gronie najbliższej rodziny, czy w gronie przyjaciół, kręgu familijnego. A zatem stąd pojawia się tutaj ten element instytucjonalizacji solidarności. To także jest oczywiście miejsce, w którym państwo jako ludzie prowadzące edukację na co dzień macie swój czynny udział. To także uczenie kompetencji, empatii, łączenia, dialogiczności ludzi, którzy bardzo często już na poziomie wczesnego rozwoju są niestety tych kompetencji pozbawieni. Zatem solidarność zakłada gotowość do działania zbiorowego i wolę do zinstytucjonalizowania takiego działania zbiorowego przez ustanowienie praw kategorii obywatelstwa, czy także działania obywatelskiego. Podczas ostatnich eksplozji ruchów społecznych na świecie miałem okazję zobaczyć jedno ze zdjęć, które szczególnie mnie przejęło. To zdjęcie młodej protestującej podczas Occupy Wall Street w Nowym Jorku w roku 2011. Osoby, która zakleiła sobie twarz jednodolarówką, na której napisane było In God We Trust. Oczywiście tradycyjna formuła amerykańska myślenia o pewnej tradycji republikańskiej, silnie powiązanej także z doświadczeniem religijnym. Ale no właśnie, ta osoba nakleiła sobie tę jedną dolarówkę i napisała In you I trust solidarity. Wierzę w ciebie, to znaczy w relację bezpośrednią z drugą osobą, która też jest elementem tego protestu, przychodzi na ulicę, żeby zaprotestować przeciw jakiejś poziomowi niesprawiedliwości społecznej. Ale pomyślałem sobie, że to zdjęcie będzie za smutne na zakończenie mojej prezentacji. Jest także jeszcze jedna grafika, która zawsze mnie wzrusza, ilekroć ją widzę. To jest solidarność. Pomaganie innym jest jak pomaganie samemu sobie. No i to jest piękna grafika, która obrazuje, jaka moc jest w działaniu zbiorowym, kiedy te poszczególne jednostki, które same niewiele mogą, nagle pokazują czy odkrywają swoją siłę, zbierając się razem i budując bardzo zróżnicowany byt, jak Państwo widzicie, ta wielka ryba, która jest w stanie pożreć tego niebezpiecznego rekina, sama nie jest jednością, to jest wiele bardzo zróżnicowanych postaci, które razem tworzą moc sprawczą, jakiej dzisiaj szczególnie potrzebujemy, kiedy myślimy o problemach, które dalece wykraczają poza nasz indywidualny świat i nasze indywidualne możliwości. Jeżeli nie macie Państwo więcej pytań, a nasze spotkanie trwa już dość długo, dziękuję Pani Elżbieto za miły komentarz. Ja mogę Państwu przesłać tę prezentację, chociaż oczywiście z góry mówię, że nie posiadam praw do zdjęć, które w tej prezentacji wykorzystuję. Powiedzmy, na nasze naukowe, edukacyjne potrzeby mamy prawo do wykorzystania takiego materiału, bo nie jest to wykorzystanie komercyjne, ale zakładając, że Państwo wiecie o tym obostrzeniu, bardzo chętnie prześlę też prezentację, czy Pani Daria przekaże Państwu tę prezentację, nie wiem, mailowo, zakładam, że w takiej formie Państwo się komunikujecie. Bardzo chętnie ją przekażę Państwu w każdym razie. Jeżeli miałaby się przydać i inspirować potem w działaniu edukacyjnym, tym przyjemniej dla mnie, bo to będzie oznaczało, że nasze 2 godziny może będą także dla Państwa jakimś impulsem inspirującym do własnych edukacyjnych działań, do których zresztą bardzo zachęcam. Pani Anno, bardzo dziękuję też za miłe słowa. Pani Bernadetto, Pani Elżbieto i Pani Jolanto. To także dla mnie pierwsze doświadczenie webinarium. To socjolodzy mówią o efekcie lustra, to znaczy mówi się do samego siebie. Ja niestety nie widzę Państwa i bardzo tego żałuję, bo
Ja dużo czerpię energii, mówiąc szczerze, z bezpośredniego kontaktu, ale zależało mi też na tym doświadczeniu cyfrowej komunikacji po to, żebym nabrał także kompetencji konfrontowania się z ludźmi, których nie mam okazji widzieć, a nasz kanał komunikacyjny ograniczony jest tylko do cyfrowego i do zapisu tekstowego. Więc również Państwu dziękuję. Dziękuję Centrum Edukacji Obywatelskiej za zaproszenie i dziękuję Państwu, Paniom za uwagę. To były jednak prawie 2 godziny spotkania w bardzo późnej środzie 1 marca 2017 roku. Życzę miłego wieczora i będę się cieszył, jeżeli to, co miałem okazję Państwu przedstawić, będzie inspirujące w Państwa codziennej pracy edukacyjnej. Dziękuję bardzo i życzę miłego wieczoru. Dobranoc. Dziękuję bardzo. Dobranoc Państwu. Dobranoc.